O Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. Unikając światowej próżnomówności i sporów, fałszywie pojętego poznania. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, 20 werset. Wierność i charakter są ważniejsze niż dar. Tymoteusz jest bardzo zachęcającym przykładem dla dzisiejszych młodych wierzących. Był młody, nie miał silnego ciała i prawdopodobnie wiedział, co to znaczy być pogardzanym. Wydaje się, że z natury był nieśmiały i czasami bardzo potrzebował zachęty. Wiedział, co oznaczają łzy. Znał pokusę bycia tchórzem, jak mówi nam drugi Tymoteusza, pierwszy rozdział. Nie znam żadnego innego współsługi, którego Paweł tak często honoruje. Jedno z takich twierdzeń Pawła o Tymoteuszu znajdujemy w drugim Tymoteusza 1:2. Do Tymoteusza, umiłowanego syna. W kolejnych zwrotach Pawła widzimy podobne nastawienie. Tymoteusza, który jest moim umiłowanym synem i wiernym w Panu. 1 Koryntian, 4 rozdział, 17 werset. Ale też Tymoteusz dzieło Pana sprawuje, jak i ja. 1 Koryntian 16:10. Tymoteusz był z Pawłem w Filipi, Tesalonice, Berei, Koryncie, Troadzie, Milecie i innych miejscach. W czasie jego ostatniego uwięzienia, tuż przed śmiercią, apostoł Paweł szczególnie tęsknił za Tymoteuszem. Nie wiemy, czy Tymoteusz dotarł do niego na czas, czy nie. Ten młody brat był związany z Pawłem, apostołem, w czasie pisania sześciu listów, a jego imię jest zawarte w pozdrowieniu z siódmego. Mamy też dwa listy do niego napisane przez apostoła Pawła. Wiemy, że był w więzieniu ze względu na Chrystusa i został zwolniony, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków 13:23. Paweł miał wielu towarzyszy i pomocników, ale ten młody człowiek, słaby w ciele, ale silny w duchu, wydaje się najdroższym dla niego i najbardziej zaufanym. Paweł, apostoł, wybrał tego młodzieńca, aby udał się na zgromadzenie w Filipi, kiedy sam nie był w stanie tam pojechać. O ile wiem, nigdy nie czytaliśmy o jakimś wielkim darze Tymoteusza, chociaż niewątpliwie miał on specjalne dary, o czym mówi 1 Tymoteusza 4:14 oraz 2 Tymoteusza 1:6. Ale jak powiedział ktoś inny, Bóg nie potrzebuje wielkich talentów, ani wielkich uczonych, ani wielkich kaznodziejów, ale mężczyzn i kobiet wielkich w świętości, wielkich w wierze, wielkich w miłości, wielkich w wierności, wielkich dla Boga. Obyście na przykładzie Tymoteusza nabrali odwagi, by starać się być takimi mężczyznami i kobietami jak on. O Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikając światowej próżnomówności i sporu fałszywie pojętego poznania. Pierwszy list do Tymoteusza 6:20.